Siema, witajcie w kolejnym odcinku Platformera, programowi poświęconemu grom platformowym typowo. W programie tym przedstawiam wam będę najciekawsze gry właśnie z gatunku platformerów, tak więc dzisiaj odcinek czwarty i przed wami na tapecie gra Unepic. Gra faktycznie taka nieepicka, prawda? Znaczykolwiek jest to gra o bardzo małym nakładzie budżetowym, ale gra, która jest bardzo grywalna. Jest to połączenie gry RPG i platformowej, tak więc mamy tutaj dwa gatunki w jednym. I już zaczynamy, jak widzicie, grafika w tej grze nie jest jakaś porywająca, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, jest już o wiele lepiej. Tak więc, moi drodzy, tutaj na dolu macie cały mój interfejs. Od lewej zaczynając, mam tutaj takie proszki, które mogę wykorzystywać rzucając czary. W momencie obecnym, gdzieś około 25% gry, mogę rzucać na razie tylko czar ognisty, właśnie taki. Kolejny interfejs, w sumie zapomniałem do czego jest. No dobra, kolejny kwadracik to moje czary plus ewentualnie jakieś potiony lecznicze, prawda? Czyli mogę sobie pomiędzy jedynką a zerówką je używać. Kolejny kwadracik to są moje bronie, które mogę używać dzięki kombinacji shift i konkretna cyfra. I tak właśnie zmieniam sobie bronię. Ja jako moja klasa, znaczy klasa, którą sobie tak sam stworzyłem, posługuję się przede wszystkim mieczami, obuchami, łukami oraz sztyletami. No i oczywiście też magią. Magią na razie tylko ognistą. Rozwinąłem sobie tą magię ognistą jak najbardziej. Kolejny to efekty i zaklęcia. Jeżeli coś na mnie rzucą, to będę tutaj widział, że jestem zatruty, jestem spowolniony lub tego innego typu sprawy. Tak więc to jest i rubryczka właśnie po to. No i ostatnia rubryczka jest do questów. W tym momencie robię questa o tego, posąg Posejdona i jeżeli ten quest ukończę, będę mógł rzucać czar lodowy lub wodny, już w sumie sam nie wiem. Zdobyłem już niebieską esencję, już dosyć dawno, królową koronę też, zabiłem już czerwone hełmy, pozostało mi zdobycie trójzębu i zebranie kawałków posągu Posejdona. I tym się właśnie zajmę w dzisiejszym odcinku. Będzie to bardzo trudna przeprawa, ponieważ nagrywam ten filmik w momencie, kiedy już piąty raz zginąłem, kiedy szedłem do góry. Gra jest piekielnie trudna, znaczy w niektórych momentach szczególnie. Trzeba być bardzo ostrożnym i już tłumaczę, o co w tej grze tak naprawdę chodzi poza siekaniem, prawda? Tak więc idziemy do góry. Aha, i jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać, ale to za chwilę, bo mnie tutaj zaatakowali już. O, rozpalamy sobie, prawda, takie różne pochodnie, różne lampiony. Jeżeli rozpalimy wszystkie na mapie, mapa się uaktywni i będziemy mieć ją zaliczoną. Jest to tylko dlatego, żeby zaliczyć chyba wszystkie osiągnięcia w grze. Ja mam już 25% na przykład procent zaliczone osiągnięcia, prawda, zapalenia wszystkich komnat. Natomiast tak wygląda otwarty świat gry. Bardzo podobny jak w przypadku Castlevanii, jak chociażby w przypadku ostatnio granego The Swapera. Mamy po prostu komnaty, po których możemy się poruszać i tutaj jak widzicie takie lochy, takie drzwi do lochów, to są takie właśnie systemy teleportów, gdzie możemy się przemieszczać z miejsca na miejsce, tak więc fajnie to rozwiązali. I teraz tak, jeżeli widzicie na przykład takie szare, jasne kwadraciki, są to już właśnie oświetlone na fulla komnaty, natomiast jeżeli są takie szare, ciemne, to są jeszcze nie do końca oświetlone. I tutaj na przykład widzicie zielone i czerwone. Zielone są to kanały, które już zakończyłem i wszystkie rozświetliłem. Czerwone jest to kopalnia, którą też już zakończyłem i też całą rozświetliłem, tak więc widzicie, mi się nawet chce w to bawić i czasami robi mi to fan. Dobra, idziemy dalej, tutaj będzie ciężka, bardzo przetrawa. Tutaj właśnie mam te kamienie, które muszę zbierać do questa. No i oczywiście rozpalać pochodnie. Będą też pułapki, o właśnie takie. Musimy patrzeć na ziemię, bardzo często pojawiają się takie pułapki. Je lekko widać w filmiku, bo być może wy ich nie widzicie, ale one są widoczne. Dobra, tak więc tutaj udało mi się uniknąć. I tutaj będzie bardzo ciężka przeprawa, potrzebuję łuk. Będę atakował oko, czerwone oko, ale przy okazji będzie mi przeszkadzała jeszcze pułapka. No postaram się to przejść za pierwszym razem, ale może się nie udać. O, jest już czerwone oko. No widzicie, no jest dosyć ciężko, bo mam dosyć... Rozpalę sobie pierw. Dobra, teraz muszę zaznaczyć mojego przeciwnika na łuku, żebym strzelał prosto w niego. Udało się. No i teraz będziemy... Dosyć długo będę go bił. Muszę zrobić taką kombinację, prawda? Jakbym robił inną, raczej bym
tego nie przeżył. Oko jest bardzo twarde na ataki. Być może jak będę miał atak lodu, wody, zgaszę go za jednym strzałem, ale póki co nie mam, więc muszę się męczyć. Udało się, dobra. Nie było to aż takie w sumie trudne. Trzeba uważać też na pułapki. Kolejny kawałek posągu Posejdona. Tutaj mamy beczki, które mogę zniszczyć, po których, o, na przykład mam złoto i tutaj ukrytą jeszcze skrzynkę. 24 esencje, proszę bardzo, jeżeli będę miał już czar wodny, będę mógł naprawdę sporo z nim sobie nim powojować. Tak dokładnie, o, tutaj widzę, że już byłem. Tutaj jest nawet, nie oznaczyłem wszystkich, prawda, czyli nie rozpaliłem wszystkich pochodni. Tam jeszcze w dół jest drabinka, którą się idzie. Więc pierw weźmiemy sobie wszystkie posągi. Już zauważyło mnie diabelne oko. A więc wyjmujemy łuk, no i trzeba go zniszczyć. Ta gra naprawdę jest bardzo wciągająca, ale trzeba być bardzo ostrożnym i czasami nawet kiedy nie widzimy, mamy nieoświetloną komnatę, trzeba dokładnie chodzić i kucać, żeby sprawdzić, co jest pod nami, bo pod nami może czaić się największe zło i za chwilę nas zabić, prawda? Akurat checkpointy są tutaj rozstawione bardzo często, to jest dosyć ułatwienie, ale jak gram na poziomie normalnym, wydaje mi się, że jeśliśmy grali na poziomie trudnym, to był to zupełnie inaczej rozwiązane. O, przykładowo tutaj widzicie, ja sobie kucam i widzę robale. Robale najlepiej rozwalać sztyletami, bo jest najszybciej. Robale są bardzo nieprzyjemne, ale pierw zbierzemy sobie posąg. Plus taki sztyletami, plus taki jak w każdym prawie RPG-u. Kiedy atakujemy od tyłu sztyletem, zadajemy prawie podwójne obrażenia. To jest bardzo fajne, prawda? Więc bardzo często czaję się na orki i na jakieś satyry i inne tego typu sprawy. Okej, właśnie mi się zaświeciły wszystkie pola i widzicie, jest teraz szaro. Lekko szary. Dobra, pójdziemy jeszcze tam w prawo, bo tam nie mam jeszcze odkrytej całej komnaty, która jest zamknięta, tak więc nie przyjdziemy, okej. Tośmy sobie nie poszli, wracamy się i teraz muszę iść już w górę i w lewo. Ten satyr szczela magią, tak jak i ja, będę też go próbował załatwić magią. Zniknął, teraz się pojawi gdzieś. Wydawało mi się, że zniknął, ale widocznie zginął. No dobra. W każdym razie wiem, że któryś z tych satyrów... Robale. Ech. Na szczęście nie zadają za dużo obrażeń i nie trują. Tutaj w tej grze są naprawdę bardzo upierdliwe, trujące potwory, które pod jednym strzałem mogą zabrać 3/4 paska życia, prawda? Do katakumb nie mamy klucza. Trudno. Na razie tam nie przejdziemy, a więc na razie wykonać muszę questa. Z posągami Posejdona, tak więc moi drodzy, trzeba iść w dół i w lewo, trzeba się tam po prostu cofnąć już powoli i te posągi poszukiwać, tak więc idziemy. Tutaj wszystkie posągi już zebrałem. Nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, jak dojść do katakumb. Widocznie mam tutaj na dole taki fioletowy portal, przez który musiałem przejść i wydaje mi się, że jest to kluczowe, aby dostać jakikolwiek kolejny klucz. Okej, mam tutaj posągi. Brakuje mi jeszcze 5 takich posągów. Aha, tutaj już byłem, zdobyłem chyba troszeczkę esencji. O ile dobrze pamiętam. Tutaj mamy bardzo upierdliwe żaby. Muszę tam jakoś zejść. Uszczelimy sobie trochę tych żab. Trzeba być troszkę czasami też cwany w tej grze, prawda? Aby przeżyć. Dobra, teraz już żadna żaba mnie raczej nie powinna dosięgnąć. Okej, mamy posąg. Pozostałe 4 posągi, tak więc otwieram buławę. Niszczymy sobie jeszcze trochę. Nic nie wypadło. No i zastanawiam się, czy kończyć te posągi, czy pokazać wam może otchłań. Ta otchłań byłaby w sumie niedaleko. Może ją pokażę. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo fabularnie... fabularnie właśnie opowiem za chwilę. Natomiast fabularnie mi tutaj opowiadają, że ta otchłań jest bardzo ciężka, prawda? Aczkolwiek nie wiem, czy taka jest prawda. Aj, nie tutaj. Gdzie to było teraz? To też nie ten posąg.
Nie to przejście znaczy się. O, to chyba to. Kurczę, za szybko. Tak, to jest to przejście. Kanały. Moja najgorsza, najbardziej nielubiana plansza. Tutaj pijawki przysyłają nam się do dupy. Prawda? I musimy te pijawki usuwać z inwentarza, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy tracić życie. Tak, jest to gra dosyć realistyczna. O-o. Coś zmieniłem. Kurczę, pomyliłem się przyciski i z... A, okej, mam. Dziwię się, dlaczego nie mogę zmienić inwentarza. Okej, no to z hydra, którą mogę podpalić. O, w ostatniej sekundzie. I już nie żyję. Tak więc pójdziemy w tą otchłań i zobaczymy, jak to będzie przygoda w piekle. Fabularnie gra przedstawia się następująco. Jest to gra bardzo śmieszna, mogę od razu powiedzieć. Tutaj mamy właśnie ten dialog. Niech ten dialog sobie przychodzi, możecie czytać, a ja w tym czasie opowiem o tej fabule. Pewnego pięknego dnia kilku nerdów, może nie nerdów, ale przyjaciół zebrało się razem, by pograć w karciankę D&D, czyli Dungeons and Dragons. No i po takiej dłuższej sesji naszego głównego bohatera zaskoczył mocz, prawda? Czyli generalnie poszedł się załatwić. No i bardzo dziwnym trafem, kiedy otwierał drzwi od łazienki, zamiast do łazienki trafił do lochów. Tak właśnie. Sam on, jako protagonista, stwierdził, że najprawdopodobniej zaćpał się, ewentualnie wziął za dużo, wypił za dużo alkoholu, prawda? I to jest świat wykreowany przez jego głowę. I tak do tej pory myśli. My, jako gracze, też nie wiemy w sumie, czy to prawda, czy jednak nie. W każdym razie spotkał on zaraz po drodze właśnie tego kapturnika, który chciał go opętać, prawda? Chciał go opętać i zabić. Natomiast nie udało mu się to, ponieważ nasz główny bohater jest niewierzący, tak więc w świecie tym najwidoczniej nie było takich osób oprócz złych, prawda, ludzi. Tak więc duch próbował go opętać, nie udało mu się i niestety, ale przez to, że nie jest on opętany, nie jest on wierzący, nie może wyjść z jego ciała. I jest teraz taką naszą podporą, jest naszym takim, jakby to powiedzieć, samouczkiem, prawda? Tak więc bardzo często też są z nim bardzo śmieszne dialogi, prawda, bo on jest bardzo negatywnie nastawiony na naszego bohatera, jest zdenerwowany tym, że nie może wyjść z jego ciała i bardzo często się tak fajnie kłócą ze sobą, prawda, tak więc jest to jak najbardziej gra z dużą dozą komedii. Proszę bardzo, grafika może nie powala, ale jesteśmy teraz w bardzo klimatycznym miejscu. O nie, obuchem nie wa, nie ma co ich bić, trzeba szybko zmienić na sztylet. O, sztylet to zupełnie co innego. Jak na razie jest prosto, bo to są zwykłe robaczki, które w sumie nawet zabić mogę. A, i to jest już pierwszy problem. O, właśnie. Trzeba na te kuleczki uważać. A teraz szybko uciekniemy, żeby nas nie dosięgły już kolejne. Okej, udało się. O, do tego momentu już nie doszedłem, powiem szczerze! No tak, musimy to jakoś strategicznie obmyśleć. Najwidoczniej uderzyłem w nich sztyletem. Sztylet nie podziałał. Tak więc ciężko mi powiedzieć, czy... A, i znowu dialog. Spróbujemy raz jeszcze. Najwyżej jak się nie uda, to pójdziemy dalej szukać po fragmentów posągów. Aj. Tak to ja ogólnie bym chciał ominąć. W sumie to nie byłby głupi pomysł, bo szkoda mi na nich czasu. Na szczęście nie zabierają zbyt dużo punktów życia. Tak więc może nawet raz, dwa na nie wpaść. Nic się nie stanie. No uderzaj. Aj, kurczę. Najważniejsze, żeby mnie nie podpaliło. Podpaliłoby mnie. Gdyby mnie podpaliło, straciłbym bardzo dużo życia za szybko to. O kurde. Okej, nie są takie trudne. Aj, no nie! Nie można ich dotykać. No tak, mam mało życia w inwentarzu. O, przy okazji pokażę wam ekwipunek, prawda? Mamy tutaj
przeróżne rzeczy. Ja mam tutaj kilka broni, które właśnie używam. Zmieniam sobie shiftami plus 1, 2, 3, 4. Dodatkowo mam paprocie, które mam do questa, którego jeszcze nie oddałem. Właśnie muszę tego questa oddać. Oraz inne pierdoły, prawda? Tak więc tutaj są też rzeczy, na przykład takie rubiny, szafiry, które muszę sprzedać u sklepikarza i dostanę za nie dużo pieniędzy. Czarów, tak jak mówiłem, mam tylko jeden czar. Natomiast wracam do ekwipunku i szukam potiona leczącego, ale go nie znalazłem. Tak więc ciężki bój przede mną. Ciężka przeprawa. Postaramy się jakoś. Na pewno ogniste czarne ich nie działają, więc nie będę próbował strzelać. Oho. Tego mogę zdjąć. Trochę mi to zejdzie, bo ma. Oj, skończyły mi się strzały. No i pogadane. Okej, w sumie nie ma sensu. Dopóki nie zauważy mnie więcej. O, jaki fuks. Niż jeden, to jest, nie ma problemu. Prawda. Trzeba w tej grze też właśnie. Op! Cza! Kurde, no i mój błąd taktyczny. No. Za szybko chciałem. Ostatni raz. Do 3 razy sztuka. Tak więc, moi drodzy, co to wam jeszcze o tej grze opowiedzieć? Tak jak mówiłem, duża doza humoru. Bardzo rozbudowana gra, dużo questów, prawda? Śmiesznych lub mniej. Są questy naprawdę bardzo śmieszne, nie pasujące w ogóle do stylu fantasy, no ale widocznie taka ta gra miała być w odbiorze. I mi to nie przeszkadza, szczerze powiedziawszy. Tak więc to ominiemy. Tutaj szybko przejdziemy, oby tylko nie pojawiły się te kulki, kurczę. Kulki się już pojawiły i chyba niestety będę musiał się z nimi spotkać. Ale ustawiłem się bardzo dobrze. O kurde, ale teraz się pojawiła w innym miejscu. Jak najszybciej stąd uciekamy. Odejdź ode mnie, czerwona. Dobra, jednego mamy. Ten chyba do mnie teraz właśnie chce iść. Ojejku. No i już jest dwóch. To jest niedobra sytuacja. Ten jeden musi do mnie zejść, ponieważ z dwoma byłby już troszeczkę problem. Idzie. Come on. No ale jak możliwe jest to, że mnie dotknął? O Jezus Maria, nie, nie robię tego. To trzeba być bardzo ostrożnym. Bardzo ostrożnym, ja przy kręceniu filmików nie jestem ostrożny, tak więc, moi drodzy, nie będę przechodził tego poziomu teraz, przejdę go sobie na spokojnie. No szkoda, dobra, w każdym razie, moi drodzy, no cóż, chciałem wam pokazać jeszcze te kawałki posągu, ale myślę, że troszeczkę będę zanudzał. Wszystko, co najfajniejsze o tej grze już opowiedziałem. Ja jak najbardziej grę na Epic polecam. Jest to dosyć tania gierka, kosztująca około 15 zł, prawda, tak więc myślę, że warto wydać te pieniądze i w te około 5, 6, może więcej godzin sobie pograć, bo gra jest wciągająca po prostu. Jest trudna, wciągająca, prawda, a więc dla takich bardziej wytrwałych graczy jak najbardziej polecam. Tyle ode mnie, moi drodzy. Zapraszam już niebawem do kolejnego epizodu Platformera, a w nim zagramy sobie najprawdopodobniej w grę Cap CZ, czyli taką grę kosmiczną z nastawieniem bardzo dużym na szczelanie. Tak więc tyle na chwilę obecną. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.